Paradoksalnie, państwowe albo powszechne fundusze ubezpieczeniowe powstały w odpowiedzi na kryzys z, z lat dwudziestych, tak, XX wieku. No to wtedy naprawdę padały prywatne fundusze, i żeby państwo poradzić sobie z problemem no, zabezpieczenia sytuacji finansowej osób, które już kończyły swoją karierę zawodową, bo, bo tego się zaczynało, wprowadziły właśnie takie, takie, tego typu fundusze. Zadbana przyszłość. Partnerem serii jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. A w kolejnym odcinku serii Zadba na przyszłość sięgamy już do systemu emerytalnego. A jak system emerytalny, to zacznijmy od jego pierwszego filaru, czyli ZUS. Temat, który rozgrzewa często internet, ale my dzisiaj próbujemy to rozbroić na czynniki pierwsze i bardzo, bardzo merytorycznie. No a jak rozmawiamy o ZUSie, to zapytajmy samego ZUSu. Ze mną w studio Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No i Wiele osób, jak słyszy ZUS, myśli emerytury, wszystko jak najbardziej się zgadza, sama prawda, ale nie tylko. Jak sama nazwa wskazuje, no ZUS ma jednak więcej rzeczy do zrobienia tutaj, więc może ustalmy na samym początku, czym się szerzej zajmuje ZUS. No, gdybyśmy cofnęli się przed rok 2020, byłoby zdecydowanie prościej odpowiedzieć na to pytanie, bo wówczas zajmowaliśmy się obsługą ubezpieczeń społecznych szeroko rozumianych, czyli przyjmowaniem składek, wypłatą świadczeń, no właśnie z ubezpieczeń społecznych, czyli oprócz emerytur, również różnego rodzaju rent, czy to z tytułu niezdolności do pracy. Przez rodzinnych, e, zasiłków. E, prowadziliśmy orzecznictwo, prowadziliśmy kampanie informacyjne. E, do tych świadczeń jest cała masa, bo też e, pracujemy w koordynacji e, międzynarodowej, więc niektóre świadczenia były na tyle niszowe, że były wypłacane wręcz kilkudziesięciu osobom w całym kraju. No, w tym roku mamy takie jedno, które już zostało nam tylko jeden świadczenia biorca. No ale to jest na podstawie umowy międzynarodowej i tutaj e, mamy, mamy prymat oczywiście tych umów. Natomiast. E, Później sprawy się trochę skomplikowały, bo można powiedzieć, że za pośrednictwem polskiego bonu turystycznego weszliśmy również w turystykę. Tak, potem przyjęliśmy 300 plus 500 plus rodziny kapitał opiekuńczy, tak zwane żłobkowe. No a ostatnio świadczenia na rzecz przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku wydarzeń na rzece, na rzece Odra. No a teraz najnowsze to dopłaty dla gazu do piekarni. Więc ZUS naprawdę zajmuje się całą masą spraw. No oprócz tego, że pobiera skład nie tylko dla siebie, czyli na rzecz ubezpieczeń społecznych, ale również dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Uh... Funduszu Solidarnościowego, mamy też działkę kapitałową, bo zarządzamy funduszem rezerw demograficznych, rezerwy demograficznej, więc naprawdę skala działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest, jest naprawdę ogromna. To Myślę, że to mamy trochę rozmontowane, że to nie tylko emerytury, spokojnie, to nie tylko ten pierwszy filar, tu sporo rzeczy w państwie opiera się na tej instytucji. Ja też <głos》> mówię, że zajmujemy się naszym klientem, opiekujemy się naszym klientem, naszym ubezpieczonym praktycznie od przed Przednarodzin aż do momentu, kiedy umrze, bo już jak mamy są w ciąży, to zapewniamy zasiłki. Na no, ostatnim takim świadczeniem, no, może niezbyt przyjemnym, ale, ale niezwykle potrzebnym jest zasiłek pogrzebowy, więc przez cały etap życia kariery naszych uczestniczonych jesteśmy z nimi. Ja muszę zadać to pytanie. Zakładam, że wiele osób panu zadaje to pytanie czy jest czysto pewnie, czy prywatnie, czy jak się dowiaduje właściwie, że Pan między innymi zarządza ZUS-em, no to to pytanie, które rozgrzewa Internet. Czy ten ZUS może zbankrutować? A jak już coś by się tam zadziało, to mhm. jak ten apokaliptyczny scenariusz, czy tak na poważnie, coś takiego w ogóle byłoby kiedykolwiek brane pod uwagę? Może naukowo czysto? No, Teoretycznie i praktycznie mhm. ZUS nie może zbankrutować. Powinniśmy w zasadzie oddzielić sobie dwa elementy. Zakot ubezpieczeń społecznych, który jest taką instytucją, dla której przypisane są różne role w systemie. Tak jak wspomniałem, one już jakiś czas temu wykroczyły poza klasyczne ubezpieczenia społeczne. Więc można powiedzieć, że gdybyśmy byli na rynku, byśmy byli firmą zarządzającą, agentem transferowym, agentem rozliczeniowym, bo takie mniej więcej funkcje pełnimy. Tym funduszem największym, z którym nas się utożsamia, jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i to z tego funduszu, do tego funduszu wpłacane są składki, z tego funduszu wpłacane są świadczenia, czy to krótkoterminowe, a więc zasiłki, czy długoterminowe renty, emerytury. No i tak naprawdę wszyscy myśląc, mówiąc z ust, myślą o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo to tak naprawdę jest, jest ta masa majątkowa. Z której wypłacane są świadczenia. No i faktycznie e, ten fundusz jest deficytowy, więc zawsze jak jest coś deficytowego, to pojawia się pytanie, czy może, może upaść. No nie może, bo oprócz tego, że ma wpisane e, gwarancje państwa uzupełnienia tej luki płynnościowej. No to ja nie wyobrażam sobie, któregokolwiek państwa demokratycznego, w którym tego typu fundusze, a w większości krajów na świecie tego typu fundusze funkcjonują, no i niestety, albo niestety są deficytowe, no bo tak wygląda polityka społeczna państw wysoko rozwiniętych. Jest to wpisane wręcz w DNA tego typu funduszy, że one są deficytowe. Tak, nasz jest deficytowy, przy czym ten deficyt ostatnio bardzo wyraźnie się zmniejszał. No właśnie chętnie o ten deficyt jeszcze podpytam, ale tak, ja, ja staram się rozbrajać ten argument, czy ZUS może zbankrutować, przerzucając trochę na zasadzie, czyli całe państwo musi zbankrutować, czyli mówimy tak o takiej. Tak. No, takim finansowej apokalipsie, można powiedzieć. I myślę, że akurat wtedy nie będzie naszym zmartwieniem to, że tutaj jest tylko kwestia składek, ale no, wszystko będzie zmartwieniem, no, to już takie absolutnie to, science fiction. Paradoksalnie, państwowe albo powszechne fundusze ubezpieczeniowe powstały w odpowiedzi na kryzys z, z lat dwudziestych, tak? XX wieku. No to wtedy naprawdę padały prywatne fundusze i żeby państwo poradzić sobie. Z problemem no, zabezpieczenia sytuacji finansowej osób, które już kończyły swoją karierę zawodową, bo, bo tego się zaczynało, wprowadziły właśnie takie, takie tego typu fundusze. No. Swoją drogą wiem, że w komentarzach dostaniemy od razu odpowiedź, ale przecież państwo bankrutują, ale myślę, że w ten y, wątek już nie będziemy iść, bo y, takie science fiction y, finansowe. Trzymamy wszyscy kciuki, żeby oczywiście tak nigdy się nie stało. Chociaż wiem, że dyskusja pod tym materiałem na pewno no, rozgorzeje. To, to tam, tak jest od Argentyny przez różnego rodzaju inne kraje historycy nam przyjdą wytłumaczyć, ale y, ten deficyt mnie y, zawsze ciekawił, bo no, on w zależności od sytuacji y, w Polsce, demografii, no wielu elementów on się zmienia. Jak pan powiedział w ostatnim czasie lepiej to wygląda. Czy jest w ogóle możliwe? Znaczy... Technicznie powiem tak, ale jak, żeby nie wymagało to dopłat z budżetu, żeby to wyglądała ta sytuacja jeszcze lepiej, co by się musiało zadziać, żeby ten scenariusz taki optymistyczny... No to teraz ja zapytam pana redaktora. Czy z punktu widzenia e, matematyczno-aktuarialnego, hmm. czy z punktu widzenia społeczno-gospodarczego? No, to też jest ważne. No właśnie, czy my społecznie dźwigniemy matematykę i odwrotnie? <grym> tak, no to <grym> jest dokładnie. właśnie to pytanie. To pytanie, bo jeśli patrzymy na nasze modele aktuarialne, na nasze modele matematyczne dotyczące predykcji, no to tam, tam jest taki moment, kiedy e, chociażby ten taki najbardziej obciążony fundusz, fundusz emerytalny nie tylko się bilansuje, ale wręcz wychodzi na plus. I e, już pierwsze wyjaśnić z czego, ta, z no czego właśnie, to wynika. No jakie tam są liczby A, wtedy, tak. E, wynika to tak naprawdę z tego, co się zadziało w roku 1999, czyli nastąpiła zmiana modelu systemu ubezpieczeniowego. Użyję trudnych słów. Odlicz, odeszliśmy od systemu zdefiniowanego świadczenia. Na system zdefiniowanej składki. System zdefiniowanego świadczenia m, tak naprawdę e, jest tak programowany, albo tak był programowany w przypadku Polski. I dalej działa w niektórych krajach na świecie, że wybierało się tam jakieś lata, najlepsze, wyliczało się średnią pensję, ona była mało albo nijak powiązana z płaconymi składkami, no bo wówczas to nie, nie było zindywidualizowanej składki, tylko firmy płaciły swego rodzaju narzut. No i takie systemy są bardzo mocno zależne od demografii, no bo mówiąc wprost, jak gdyby arbitralną decyzją regulatora ustawia się, jak ten wzór ma wyglądać. W systemie mm, zdefiniowanej składki w dużym uproszczeniu system wygląda tak, że odprowadzamy składki, w tym na ubezpieczenia emerytalne. No i tyle, ile tego kapitału sobie nazbieramy na swoim koncie. Oczywiście on podlega waloryzacji według określonej formuły, ale jeżeli będziemy mieli czas, chętnie do tego wrócę. E, to potem jest dzielone zgodnie z tablicami głosowskimi według dalszej długości trwania życia, no i wypłacane przez e, dożywotnio, tak? czyli, czyli jest, jest anuitetem. No i ten system w długiej perspektywie dąży do samobilansowania. Dochodzą do samego bilansowania, o ile, o, ile o ile nie znajdujemy się w takiej sytuacji, że kraj jest w dobrej sytuacji gospodarczej i możemy nieco więcej wypłacić, niż wynikałoby z tego, z tego prostego wzoru. I wówczas, wówczas te nożyce się rozwierają. Więc jeżeli Pan pyta o matematyczny model, no to on się bilansuje. Jeżeli Pan pyta o możliwości społeczno-gospodarcze, to jeżeli będziemy w dobrej sytuacji, będziemy sobie mogli pozwolić na nieco wyższą waloryzację, niż by to wynikało z tego wzoru, który jest zaszyty w ten system, no to ten system będzie deficytowy. Okej, okay. myślę, że dla części osób to jest bardzo konkretna odpowiedź na pytanie. Część osób tak będzie się zastanawiało, że w czyli w takim razie i tak technicznie rzecz biorąc, będzie nam bardzo ciężko z tego deficytu wyjść. No bo jakby nie patrzeć, my często mówimy składka, nie zastanawiamy się, jakie składki są w środku. Mówimy składka ZUS i zawsze nas boli, że zawsze jest wysoka, niezależnie od tego, z reguły jaką płacimy, ale jakbyśmy to trochę rozmontowali. Ile w tych składkach, które my płacimy, jest faktycznie tej części, od której zależna będzie nasza emerytura? No i właśnie, pytanie, czy mówimy o tej mitycznej składce ZUS, czy mówimy o składkach na ubezpieczenia społeczne, czy też mówimy właśnie o samych składkach stricte płaconych przez pracownika, czy o składkach, które są dedykowane tylko i wyłącznie pracodawcom, bo ten system tak mówi się właśnie o tej składce, a on to nie jest takie proste. No więc. Zacznę od tego, że wydzielę powiedzmy trzy typy składek. Po pierwsze, składki na ubezpieczenia społeczne. Tutaj mamy składkę emerytalną, składkę rentową, składkę chorobową i składkę wypadkową. Tak, a Takie cztery podstawowe składki. Do tego dochodzi składka na ubezpieczenie zdrowotne, które my również pobieramy. Ona standardowo wynosi 9% podstawy wymiaru składek, ale żeby było prościej, ta podstawa wymiaru składek jest inna niż w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz tego składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy czasami na fundusze Emerytur Pomostowych. Więc na chwilę, gdybyśmy odrzucili fundusze Emerytur Pomostowych, bo to tak naprawdę płaci już bardzo niewiele firm, które no, zgodnie z wykazem muszą prowadzić pracę w szczególnych warunkach, odłączyli od tego całego konglomeratu składkę zdrowotną, bo ona kiedyś była odliczana w całości potem w zdecydowanej większości od podatku PIT teraz w ramach Polskiego Ładu niby nie jest odliczana, za to nam pizza spadł i podniosło się kwotę uzyskania przychodów, to też żeby było prościej. <grystanie> <grystanie> I pozostali tylko przy składkach na ubezpieczenia społeczne. Tak jak wspomniałem, mamy czto, cztery składki: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. no I teraz tak, składkę wypadkową płaci e, sama firma, e, bo tak naprawdę ta składka pokrywa jego ryzyko wypadków przy pracy, tylko dlatego, żeby pracownik nie miał roszczeń do firmy. Więc tę na razie też sobie możemy odsunąć. Jest składka chorobowa, którą z kolei dla odmiany w całości pokrywa pracownik e, 2,45 no, po to, żeby otrzymać e, świadczenie chorobowe w momencie, kiedy będzie e, niezdolny do pracy. No I zostają nam takie, ja bym powiedział, dwie główne składki. Ale pozostając chociażby tylko na tym etapie e, samych, e, samych składek, na ubezpieczenia społeczne, to ta składka emerytalna jest składką dominującą. Niezależnie, czy policzymy ją z proporcji 4 składek czy trzech składek, jest dominującą. Wynosi dokładnie, i chyba to jest to, co warto, żebyśmy zapamiętali. 19,52 podstawy wymiaru składek. Czyli od każdego tysiąca, bym powiedział, przychodu, czyli pensji brutto, którą mamy na tzw. pasku, płacimy 195,20 zł, przy czym tu jest podział, oczywiście połowę płaci pracodawca, połowę płaci pracownik z własnych środków. Oczywiście w obecnych warunkach nie wszyscy pracują na umowę, na umowę o pracę. Jest część osób, które prowadzi działalność, pracuje w relacjach B2B, no więc wówczas wylicza się taką hipotetyczną podstawę, tak zwany ryczałtowy ZUS, czego ja nienawidzę tej, tego określenia, no ale okej, okay, niech będzie ryczałtowy ZUS. No i w zależności od tego, czy się korzysta z którychś preferencji, czy się nie korzysta, z tych, tych preferencji w opłacaniu składek naprawdę jest, jest całkiem sporo, z których można skorzystać, no to w zależności od tego, jaką mamy podstawę, czy startujemy z działalnością, mamy pas startowy, wtedy de facto nie płacimy tych składek. Potem, potem mamy możliwość skorzystania z chociażby z obniżonej podstawy, i wtedy płacimy od 30% minimalnego wynagrodzenia. Czyli mówimy, że zaczynamy mierzyć składki tak, jakbyśmy mieli przychodu pracowniczego od nieco ponad 1000 zł. Tak? Czy też płacimy od 60% przeciętnego, to do, dominująca ryczałtowa. No i wtedy my, jako prowadzący działalność gospodarczą, liczymy sobie 60% od z przeciętnej, przeciętnego wynagrodzenia, to mnożymy razy 19,52, a ponieważ jesteśmy i pracodawcą, i pracownikiem zarazem, więc niestety tym razem musimy pokryć całość. Więc ta składka dominuje, ale w zależności od formy, od tytułu ona, ona różnie wynosi.